Proszę miłego Państwa, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam YouTube. Dla Państwa na streamie to musi być zabawne, jak ja za każdym razem coś zaczynam oglądać i mówię dzień dobry. Bo już Państwo wiedzą, że jest dzień dobry, już jest dzień dobry od półtorej godziny. Ale do rzeczy, ostatnio jak zacząłem Williego oglądać, to Twitch się przewrócił i się nie dało obejrzeć. Pomyślałem sobie, co ten Will, jakąś klątwę na nas rzucił czy coś. No ale nadszedł odpowiedni moment i w ogóle jak zobaczyłem ten tytuł, spróbuję przypomnieć sobie żarty, że tajemnice i ciekawostki 69. Jak widzisz taki tytuł, to myślisz sobie, okej, czy to jest treść, która znajdzie zastosowanie na YouTubie? No najwyraźniej znajdzie, bo Willy to wrzucił. Ale czy będzie demonetyzacja? Jest na to szansa. A może to jest po prostu zbieg okoliczności i to jest faktycznie odcinek 69. I potem sprawdzasz i się okazuje, faktycznie odcinek 69. Proszę Państwa, czasami 69 się wydarzy przez przypadek. Na co wygląda? Zaraz. To nie tak miało zabrzmieć. Nieważne zresztą. Zaczynamy. Witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od ciekawostki, która swój początek ma na pewnej facebookowej grupie poświęconej ciekawym przedmiotom, które można znaleźć w sklepach z używanymi rzeczami. W 2019 roku pewna dziewczyna opublikowała posta, na którym pokazała to, co znalazła w szufladzie biurka, które ktoś oddał do takiego sklepu. Mamy tutaj napis: prawda znajduje się pod spodem. O, czuję, że będzie śledztwo. To już jest dobry scenariusz na film. Kupujecie mebel? No jakiś horror. Kupujecie mebel, dostajecie informacje, szukacie tej informacji, znajdujecie odpowiedź i okazuje się, że się przed wami otwiera wam się przed wami jakaś historia straszna i mroczna. O kurde, on jednak, on ma, potrafi, nie? Ten chłop potrafi, kurde. Potrafi wkręcić człowieka. Już widzę na dzień dobry, że będzie ciekawie. Po odwróceniu tej szuflady okazało się, że na spodzie znajduje się kolejna wiadomość. Ciało znajduje się... i tutaj mamy jakieś współrzędne. No. Myślicie, że to autentyk jest? To mi wygląda... To jest tak interesująca sytuacja, że musi... No, że to... że to niemożliwe, żeby to był przypadek. To chyba jakiś jest fake. W sensie nie przez niego zorganizowane, ale przez kogoś. Nie? Czy nie? Czy w ogóle, jeżeli chodzi o dyskusję na temat, co jest prawdą, a co fałszem w internecie, to Państwo bardzo różne stanowiska zajmują. Jak bardzo Wam pasuje i chcecie uwierzyć, to nie jest fake. Jak Wam nie pasuje, to jest fake. No dobra, zobaczmy. No dobra, to wkleimy sobie te koordynaty i zobaczymy, gdzie nas one zaprowadzą. Floryda. No wiadomo, że Floryda i Stany Zjednoczone. Chociaż na Florydzie, jak jakieś ciało leży, to się do tego krokodyle dobiorą, nie? Ale wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie mówiąc, jakieś zadupie na Florydzie. Widzimy tutaj jakieś krzaki, albo to są bagna. Ciężko powiedzieć, co to dokładnie jest. No, wiadomo, już wiedziałem, kurde, że będą krokodyle. Ej, myślicie, że jakiś taki zabójca mógłby coś takiego zrobić? Że to autentycznie? Że mówię, ja zostawię klucz, może znajdą kiedyś. Tak sobie myślę, że gdybym był takim mordercą i bym mordował ludzi w dużych ilościach, to mógłbym pozostawiać jakieś wskazówki i tam za ileś lat ktoś to odkryje i potem, ło, kurde, patrzcie, tu ci ludzie zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, a teraz nagle wszystko się wyjaśnia. Czyli taka zagadka. Zodiak tak miał, że jego zagadki fascynowały bardziej niż morderstwa? Może coś jest na rzeczy, ale to mordercy raczej się fascynują morderstwami niż robieniem z tego zagadki. Ale tak na pierwszy rzut oka to jest miejsce, gdzie faktycznie można by było zakopać trupa. Tylko co to jest? Shit! Nie dosyć, że ciało leży, to jeszcze UFO wylądowało. Kurde, to jest tajemnica na tajemnicy. Uwielbiam to, muszę częściej oglądać, ale też nie chcę częściej oglądać. Nie chcę eksploatować go tak bardzo, ale to, proszę Państwa, zaczęło się od szuflady, a tymczasem kończymy w kosmosie, a to dopiero początek. Jakieś kółka narysowane na ziemi, to wygląda jak jakiś cel, w który można trafić, więc coś tu... Okej, Willy trochę inaczej zinterpretował, okej? Ja wszędzie widzę kosmitów. On widzi tarczę do strzelania. Tutaj grubszego się święci. Tutaj jest nawet... God damn it, czyli spisek. Syjonistyczny spisek, tak się mówi? Dobrze powiedziałem? Dobrze użyłem tego zwrotu? Gdzie jest mój aluminiowy kapelusz? Gwiazda żydowska, nie wiem, o co tutaj chodzi. Co, jakieś rakiety prostawiane w każdym rogu. Tutaj mamy napisane Avon Park Air Force Range. Air Force to są siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, więc wychodziłoby na to, że oni tutaj trenują rzucanie bomb z samolotu do celu. Tutaj nawet widzimy, są jakieś wgłębienia na ziemi. Tylko skoro to jest miejsce, gdzie rzuca się bomby z samolotu, to czemu niby ktoś miałby tutaj schować zwłoki?
Dobra, pogrzebałem trochę w internecie i wydaje mi się, że mam taką najbardziej prawdopodobną teorię, o co z tym wszystkim chodzi. Ta osoba, która napisała tą wiadomość na szufladzie, prawdopodobnie oglądała serial kryminalny Agenci NCIS. Tam w jednym odcinku była bardzo podobna sytuacja. Też był teren wojskowy, gdzie testowano... Skubany! Jak on się do tego dokopał? Nie wiem. Rzucanie bomb z samolotów. I okazało się, że w tym samym miejscu okoliczna mafia chowała ciała ludzi, których zabiła. To by tłumaczyło, czemu ten kawalarz na szufladzie napisał takie, a nie inne współrzędne. Co ciekawe, tak bardzo jak ta cała wiadomość szuflady brzmiała nieprawdopodobnie, to ktoś to potraktował na poważnie i nawet zgłosił to na policję. A, ludzie, jak jest okazja, żeby jakiś donosik sprokurować, to proszę bardzo. Ale no może ma to sens. No bo może akurat leży tam ciało. Tutaj biuro szeryfa napisało nawet komunikat, że zdają sobie sprawę z tego i przekazali to do wojskowych, żeby to zbadali. No czyli... Fake w tym sensie, na razie jeszcze żeśmy nie doszli do rozwiązania tej sprawy, ale fake w tym sensie, że ktoś chciał uzyskać konkretny efekt i ten efekt uzyskał, że te zdjęcia i ten napis się tam znalazły nieprzypadkowo w social mediach. Komunikat jest z 2019 i nie widziałem żadnych aktualizacji, więc możemy zakładać, że żadnego ciała tam nie znaleźli i to była jedna wielka ściema. To teraz dla równowagi pokażę wam coś prawdziwego. Jakie rozczarowanie. Ja już tam oczywiście ciało tam widziałem, kosmitów widziałem, sionistyczny spisek widziałem. Dobrze używam tego zwrotu, bo nie jestem pewny. No nie, a tu się okazuje, że to jest nieprawda. 2,5 minuty, a mi to zajęło 7 minut i nic? Nie ma? To jak seks bez orgazmu, no. Się człowiek napracował i satysfakcji brak. To jest Gioacchino Gambino. Członek jednej z włoskich mafii, który w 1998 roku zostaje skazany na dożywocie za przeróżne przestępstwa, których dokonał, wliczając zabójstwo. 4 lata później, w tym samym więzieniu, w którym on przebywa, kręcony jest film. Gioacchino wykorzystuje to zamieszanie powstałe przy kręceniu filmu i jakimś cudem udaje mu się uciec. Nie udało mi się znaleźć żadnych detali, w jaki sposób on tego dokonał, ale no... jakoś mu się udało, nie wiem, może myśleli, że on tylko gra więźnia w filmie. W każdym razie stan rzeczy jest taki, że ten Gioacchino gdzieś spierdolił i nikt nie wie gdzie. Mija rok, nic. Mijają 2 lata, nic. Doceniacie te animacje, że nad kiblem się muchy unoszą? Ja nie wiem, czy wy to widzicie. I czy na YouTube'a to się przeniesie, ale tam nad tym kiblem mochy fruwają. 5 lat, nic. 15 lat, dalej nic. Natomiast na przestrzeni tych lat policja pozyskała pewne poszlaki co do tego, gdzie on może się ukrywać. I w jednym z takich miejsc właśnie teraz się znajdujemy. To jest hiszpańskie miasto o nazwie Galapagar. I tak samo jak my możemy sobie tutaj pozwiedzać na Google Maps, tak samo zrobiła policja. Policja czasami korzysta z Google Maps, dlatego że tutaj jest dostęp do tych wszystkich zdjęć archiwalnych. Można zobaczyć, jak ta okolica wyglądała kiedyś. Może znaleźć jakieś poszlaki, które aktualnie nie są już dostępne. Tak... To jest w ogóle fantastyczny sposób na robienie materiałów. W ogóle, żeby przejrzeć sobie historię. Że mają te archiwalne zdjęcia, jak bardzo się świat zmienia. Ile rzeczy można fajnych z tego zrobić, ile fajnych animacji. Ciekawe, czy ktoś, pewnie ktoś jest taki na YouTubie, kto wziął ten temat i tak pokazuje, jak miejsca się zmieniają przez lata, nie? A zobaczcie, za 20-30 lat, jakie to będzie wrażenie robiło. Fajny kontencik. Więc policjanci też rozglądają się tutaj po okolicy na Google Maps, szukają jakichś podejrzanych miejsc, szukają jakichś poszlak, które mogłyby ich naprowadzić. Na... Tak, właśnie mi się wydawało, że tutaj na tym telefonie jest jakaś bardzo ważna poszlaka, ale chyba mi się coś przywidziało. No nic, nikt nie powiedział, że praca policjanta jest łatwa i przyjemna. Tak więc policja kontynuuje poszukiwania, wchodzi sobie w tą... Bardzo, bardzo to jest, no. Czy każdy z nas zrobiłby to samo co Willy? Chciałbym powiedzieć, że nie, ale nie jestem pewny. Uliczkę. Oni oczywiście nie liczyli, że gdzieś tutaj trafią na tego kolesia, no bo wreszcie jakie są szanse na to, że ktoś, kto... Czy koleś poszukiwany przez policję od 20 lat mógł tak załapać się na zdjęcie w Google Maps? W sumie nie wiadomo, no bo nawet jeśli policja dostała to zdjęcie w wersji odmazanej, no to wciąż to zdjęcie nie jest jakiejś tam najwyższej jakości. Poza tym od tego czasu minęło 20 lat, więc można zakładać, że ten koleś zmienił się względem tego, jak wyglądał na fotografii. W każdym razie policjanci zaczęli drążyć głębiej. Zauważyli, że ten koleś stoi koło... Czekajcie, bo już się pogubiłem. Okej, to ma być satysfakcjonująca opowieść, więc podejrzewam, że to jest on i go zatrzymali. Ale czy ja dobrze rozumiem tę historię? Że policjant, korzystając normalnie z normalnego, dostępnego dla wszystkich trybu Google Maps, przeleciał sobie tutaj przez tę ulicę i zobaczył tego typka. I mówi, ten typek zamazany wygląda mi podejrzanie.
wyślę prośbę do Google, żeby mi przekazali zdjęcie odmazane. Tak to wyglądało? No to musi być bardzo wnikliwy policjant. No bo to aż niewiarygodne, nie? Dlaczego ten typ, a nie dlaczego nie ten typ w zielonym tam obok? Przy tym zielonym też podobny wzrost, podobny wiek. Policja ma inne Google Maps. Okej, jeżeli policja ma od razu na dzień dobry te wersje z odsłoniętymi twarzami, to ma dużo więcej sensu. To jest coś, co ja bym... Oczywiście wszystko się mogło wydarzyć, ale... ...jakiegoś sklepu z warzywami, który się nazywa El Huerto de Manu i tuż obok tej nazwy znajduje się jakiś numer telefonu. Okazało się, że jakieś 300 metrów dalej znajduje się restauracja, na której jest podany ten sam numer telefonu. Okej, jest inna hipoteza, która ma chyba więcej sensu. Że porównuje bazę zdjęć poszukiwanych ze zdjęciami z Google'a. Czyli jest po prostu... To jest takie naturalne przeszukiwanie zdjęć w internecie. Czyli mają algorytm, który dokonuje w internecie przeszukania i jeżeli twarze się pojawią gdzieś na zdjęciach, to on sprawdza, czy są jakieś punkty wspólne. Więc podejrzewam, że od tego to się zaczęło, że po prostu przeszukiwał internet z nadzieją, że znajdzie się zdjęcie tego faceta i potem to go przekierowało na Google Maps i że z tej strony ta sprawa została rozwiązana, a nie, że ktoś tam się gibał po Google Maps szukając tam na... że może akurat trafi. Więc wydaje mi się, że taka perspektywa, ale słuchajmy tego. No to policjanci zaczęli szukać w internecie jakichś informacji na temat tej restauracji. Jest ich całkiem dużo. Tutaj możemy na przykład zobaczyć, jak ta restauracja wyglądała od środka. Tutaj widzimy jedzenie, jakie można było tam zjeść. No tutaj widzimy szefa kuchni. O. No i facet, no i co? Uciekł z więzienia, ale zrobił coś dobrego, założył pizzerię. I robił pizzerię dla ludzi. Czy to nie jest jakiś... Myślę, że powinni mu wybaczyć. Za co on został skazany? No kurde, i teraz ludziom zabiorą kucharza, no. Wygląda dosyć podobnie. Poza tym restauracja chwali się tym, że ten szef kuchni jest Włochem, tak samo jak poszukiwany. Menu z tej restauracji wygląda, jakby je wyciągnęli z okładki Ojca Chrzestnego, a jakby tego było mało, to na tym nagraniu z monitoringu sprzed 2 lat nasz podejrzany przyjebał w mordę urzędnikowi, który wydał decyzję, która mu się nie spodobała. Okej, to widzę, że nie tylko był kucharzem. Podszedł do typa z boku, dał mu w mordę i wyszedł. Żeby nie doszło do eskalacji, widzicie? Jednak się zmienił po wyjściu z więzienia, po ucieczce. Nie eskalował sytuacji, dał w mordę i wyszedł. Mając na uwadze te wszystkie poszlaki, policja zdała sobie sprawę, że to na pewno jest ten Gioacchino, którego szukają od prawie 20 lat, no i został złapany. Po złapaniu Gioacchino był mocno zdziwiony. Powiedział, przecież ja nawet nie kontaktowałem się z własną rodziną przez ostatnie 10 lat. Jakim cudem mnie znaleźliście? No nie wiem, kurwa, ciężko powiedzieć, ale jak na kogoś, kto próbuje udawać, że nie jest byłym członkiem włoskiej mafii, to wychodziło mu tak średnio. No muszę przyznać, że poszlaki były... Na każdym kroku. Nie wiem, co musiałby jeszcze zrobić. Kogoś zabić publicznie, żeby potwierdzić swoją tożsamość. No to czasami podejrzewam, że poczuł się bezpiecznie. I że jednak mafia z człowieka nie wychodzi. Jak ciasto z pieca. No, więc tak. Ale interesująca historia. Na pewno jest to interesująca historia. Nawet hiszpańska policja powiedziała potem, mieliśmy farta, że trafiliśmy na niego na Google Maps, choć nawet bez tego były inne dowody, które pewnie by nas do niego naprowadziły. W każdym razie Google Maps przyspieszyło sprawę. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Australii. To będzie to, co zakładam, że dałem na miniaturkę do filmu. Jeszcze nie obczajałem tej ciekawostki, więc nawet nie wiem, czy to jest legitne. Kurde, nie patrzyłem na ciekawostkę do filmu. Jedyne, co zapamiętałem z tytułu, to że 69 tam jest. Nie pamiętam, co było na miniaturce. Olera, ale nie będę już sprawdzał. Faktycznie jakiś psychopata z siekierą goni człowieka na ulicy? On gada o tym, a ja nawet nie zauważyłem, co tu się dzieje. To jeden typ goni drugiego z siekierą, a ten pierwszy mówi, ty patrz, Google Maps jedzie. Bo te samochody chyba są do zauważenia, co? Nawet gorzej w sumie. Psychopata z siekierą jeszcze w japonkach. Ten uciekający nie wygląda na jakiegoś specjalnie przerażonego, więc na razie to bym się skłaniał ku temu, że to jest ustawione, ale jeszcze możemy zobaczyć, jak tam dalej sytuacja się potoczyła. Co, już? O. Pogodzili się i żyli długo i szczęśliwie. To musi być ustawka na 100%. Tylko skąd on wytrzasnął tą maskę? To mnie zastanawia. No chyba, że oni mieli jakieś tajne informacje i wiedzieli, że tutaj będzie samochód Google'a przejeżdżał i się przygotowali. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Teksasie. To jest takie typowe zadupie w Teksasie. Fajne. Fajne. Robilibyście takie akcje, że na przykład wystawiacie gołą dupę przez okno, jak wiecie, że Google Maps przejeżdża? Może bym się skusił nawet. To daleko wychodzi poza moje potrzeby? Ale dlaczego nie?
utrwalić swoją dupę, przecież wiecie, że to potem będą zdjęcia archiwalne. I przez cały czas ktoś kiedyś zrobi content, pokazując, jak się świat zmienił i twoja dupa gdzieś tam będzie po drodze. Kurde, tak się zapisać w historii to nawet dupą można. Chociaż ostatecznie lepiej byłoby po prostu stać w oknie i żeby było widać, kto to jest. To lepiej tak się upamiętnić niż dupą, ale... W filmach typu Teksańska masakra piłą mechaniczną, tam jest jakaś pustynia, tutaj jest jakaś droga i tak poza tym to za bardzo nic nie ma. No może poza tym jednym małym budynkiem. Można by podejrzewać, że ten budynek to będzie jakaś stacja benzynowa, ewentualnie sklep z jedzeniem, natomiast tak naprawdę to jest sklep Prady z butami i torebkami. A przynajmniej tak to wygląda, no bo budowanie tego typu sklepu na takim zadupiu nie wydaje się być jakoś specjalnie sensowne. W rzeczywistości to nie jest prawdziwy sklep Prady, a jedynie pomnik, który wygląda jak sklep Prady. W sumie nawet ciekawy pomysł, tylko jest taki mały problem, bo o ile ten sklep Prady nie jest prawdziwy, to już te wszystkie buty i torebki znajdujące się w środku są prawdziwe. I warte dużo pieniędzy. Matko Bosko. Dosłownie pierwszej nocy po tym, jak oni to tu postawili, ktoś tu przyszedł i te wszystkie rzeczy zajebał. Jeszcze przy okazji na ścianie napisał, że oni są głupi. No, nieprawdę napisał? Nie mogli jakiejś z żelaza zrobić tych torebek? Jaki to... O Boże, Boże. Ale myślicie, że może jakiś bogacz sobie postanowił zrobić jaja i się zastanawiał, ile czasu to... No nie wierzę, żeby ktoś to nieironicznie zbudował. Nie wierzę, żeby ktoś, robiąc ten pomnik, nie wziął pod uwagę tego, że ktoś torebki zajebie. Ja myślę, że wziął to pod uwagę. No bo, chociaż z drugiej strony są ludzie, że wierzą w płaską ziemię, a mimo to potrafią normalnie oddychać. Co też jest dla mnie wielką niespodzianką. Więc cholera wie, ktoś może się zachowywać mądrze, dorobić się niezłych pieniędzy, ale być totalnie odklejony od rzeczywistości. Więc takie kontrasty się zdarzają. To tak jak z mamą ginekolog, co żeśmy ostatnio gadali. Że babka może mieć głowę do interesów, a gadać takie głupoty, że to jest niewiarygodne. To jest właśnie powód, dlaczego teraz znajduje się tutaj kamera. Na zakończenie mam dla was ciekawostkę, która leży już na mojej liście ciekawostek od bardzo dawna, ale jakoś nigdy nie wiedziałem za bardzo nawet, co mam na ten temat powiedzieć. Więc uznałem, że po prostu pokażę wam i może wy mi powiecie, co to kurwa jest. Głowa konia to jest. To musi być głowa konia, nie? Chyba, że ma więcej oczu niż tylko parę. Ale chyba głowa konia, powiedziałbym. Proszę państwa, czy państwo... Ja nie wiem, kto może to rozpoznać. To jest głowa konia albo krowy. Tak więc czekam na opinię ekspertów w komentarzach, a w dzisiejszym odcinku to by już było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć! Ej, ale nie jestem ekspertem, zupełnie. I nie zamierzam się w komentarzach ujawniać jako taki. No cóż, to było fajne. Muszę przyznać, co się okazuje, że te jego programy z odcinka na odcinek są coraz lepsze. Zostawimy lajka, 335 tysięcy odsłon, podejrzewam, że z czasem to się jeszcze rozpędzi. Doskonale on to robi. Bardzo się dałem wkręcić w tę historię, muszę przyznać. Z ogromną przyjemnością obejrzałem. Zwłaszcza tę pierwszą, która była taka rozczarowująca, nie?